Moja wieś aktywna. To hasło mówi samo za siebie, a żeby się przekonać, jak jest wcielane w życie, wystarczy odwiedzić gminę Gołańcz. To właśnie tam od 2 lat organizowany jest konkurs, który zachęca mieszkańców wsi do aktywności. Udało się pięknie zaktywizować naszą społeczność lokalną wsi, które wchodzą w skład naszej gminy poprzez szerzenie naszej kultury przepięknej, dziedzictwa wiejskiego i obyczajów wiejskich. Bardzo tutaj promujemy w tym konkursie nie tylko produkty, które dzisiaj są wystawiane, ale taką organiczną pracę na poszczególne wsi poprzez prace społeczne, które się przekładają na remonty w czynie społecznym świetlic, budowę chodników przy drogach lokalnych, tudzież kładziemy duży nacisk również na aktywizację sportową i różne inne dziedziny, no bym powiedział, takiego życia społecznego. 14 miejscowości, które zgłosiły się do konkursu, rywalizowało przez cały rok. Ich poczynaniom przyglądała się komisja konkursowa, która oceniała wszystkie działania. Integracja wsi, robione imprezy w poszczególnych miejscowościach, działanie kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, straży, samorządu miejskiego, to znaczy się Rady Sołeckiej, tak było to wspólne działanie, czy były wyjazdy, czy były jakieś wieczorki robione, czy zapraszanie kogoś na prelekcje. Zwieńczeniem konkursu była wielka gala zorganizowana w Gołańczy. Dzisiejsza gala jest uwieńczeniem całorocznego trudu mieszkańców wsi, którzy wzięli udział w konkursie Moja Wieś Aktywna. No, ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie regionalnego produktu wybranego przez wieś do zaprezentowania go dzisiaj. A przede wszystkim też i ma pokazać, co wieś robi, czym się zajmuje mieszkańcom miasta, no i pozostałym wsiom, które nie biorą udziału w tym konkursie. Poza tym celem tej dzisiejszej gali jest również integracja wszystkich mieszkańców i miasta, i gminy, wspólna zabawa. Tutaj na stoiskach mieszkańcy konkursowych wsi prezentowali to, co mają najlepszego. W Hawłodnie mają przepiórki, a w Czerlinie niezłe jaja. Czerlin słynie ze znakomitych jajek. Dzisiaj serwujemy jajka w skorupce, jajka także faszerowane, na przykład tuńczykiem, zapiekankę z jajek. Serwujemy także kogel mogel na świeżo, bez z jajek. Wszystko świeże. Czego kura nie zniesie, to myśliwy przyniesie. Dziki i bażanty zawładnęły stoiskiem Gręzin. Jest 5 myśliwych w Gręzinach, no i stąd mamy. Nacza. I co z tego? Szynka wędzona, kiełbasa wędzona, parzona, gulasz, bigos, mielona jest, zrazy były, już ich nie ma. Jest pasztet, jest pieczeń taka zrobiona, były kotleciki zrobione. Tu jest bażant. O proszę, to jest rosół z tego bażanta zrobiony, sosik do tego. Gwiazdą stoiska Konar była aronia. W naszej wsi jest plantacja aronii, ponad 40-hektarowa. Jest ona uprawiana od 25 lat. Robimy soki z aronii, placek drożdżowy z owocem aronii, nalewki z aronii i kompot z aronii. Aronia zawiera bardzo dużo witamin, opóźnia też procesy starzenia, wspomaga odchudzanie, zapobiega miażdżycy. Specjalność rybowa zawarta jest w nazwie tej miejscowości. Tu nam przedstawiają ryby i jezioro, które jest u nas i słynie z ryb. I tutaj mamy tę niebieską wodę, taką czystą, jak jest u nas w Rybowie. I pstrągi wędzone, które są na świeżo, można przyjechać w każdej chwili kupić. Karpie, szczupaki, pstrągi. Morakowo słynie z kiełbasy i bigosu. Mieszkańcy wsi przygotowali na ten temat małe przedstawienie. A chyba żywa z Morakowa, to rarytas jest nie lada. Znane są już w całej Polsce, za granicę też nie jadą. To była prawdziwa uczta dla ciała. Organizatorzy zadbali też o strawę duchową. W karnawałowym nastroju, w przedwojennym stylu, wystąpił teatr Trójkąt z Zielonej Góry. Gdzie było przez lat tyle? Popatrz, popatrz, popatrz. Człek nie mógł z długów wyleźć. Popatrz, popatrz, popatrz. A dziś jest jeszcze gorzej. Popatrz, popatrz, popatrz. Człek w długi wleźć nie może. Co? Ja? Tak. Publiczność jadła, podziwiała prezentację i głosowała na swoich faworytów. O atrakcyjności stoisk decydowały nie tylko kulinaria. Laskownica Wielka popisała się tradycyjnymi pająkami pałuckimi i chatką, która zadziwiłaby niejedną Babę Jagę.
Katka jest zrobiona z kabanosów i z piernika. Pomysł na to, po prostu no, w ogóle nasze stoisko prezentuje jako wieś, lasy. No, w lesie chatka była taka właśnie z piernika, z bajki. Piękne wycinanki, hafty i własnoręcznie zrobione ozdoby przygotowały panie z Tomczyc. Przeważnie robimy z papierów i dużo rzeczy na szydełku i wyszywane krzyżykowo przeważnie. Takie rzeczy. Czternaście wspaniałych stoisk wypełnionych niepowtarzalnymi przysmakami. Oceniający nie mieli łatwego zadania. Smaczne wszystko, a żołądek za mały. Najlepiej chyba wypadła wieś Tomczyce. Wszystko na bardzo wysokim poziomie. Bardzo fajnie jest, wszystko smaczne, także można wszystkiego się najeść do oporu. Przepyszne, każde danie, bardzo mi smakuje, pięknie w ogóle wszystko jest tutaj zaprezentowane, no super. Na pewno ludzi przyciąga to, że mogą popróbować różnych nowych, a może i nawet starych, bo zapomnianych potraw, natomiast widzę tutaj bardzo duże scalenie społeczeństwa. Wygrały pająki i Baba Jaga. Publiczność najwyżej oceniła stoisko Laskownicy Wielkiej. Te punkty nie miały już wielkiego znaczenia, bo to właśnie ta wieś z ogromną przewagą wygrała cały konkurs. Nagrodę przeznaczymy w całości na potrzeby wsi, a potrzeby są bardzo ogromne. Udało się nam wygrać dzięki paniom, dzięki determinacji naszej koła gospodyń. Przede wszystkim są bardzo aktywne. Pani Krawczyk, trzeba jej oddać to. Samo zawzięcie, za samą organizację i po prostu zna się na tym, potrafi to zrobić i przy pomocy koleżanek z koła gospodyń bardzo, bardzo się to udało i przez to żeśmy wygrali. Główna nagroda to 5000 zł, które na pewno się wsi przydadzą, ale to przecież nie o pieniądze chodzi, bo duch rywalizacji, poczucie lokalnego patriotyzmu, zrobienie czegoś wspólnie i świetna zabawa na finałowej gali są bezcenne.